że sezon kurak trwa cały rok, a szczególnie kurak soli. Szanowni Państwo, dzisiaj oprócz tego symbolicznego otwarcia również bardzo szczególna okazja. Okazja do tego, żeby pewne stowarzyszenie, które nazywa się Wielka Sowa, uhonorować taką jubileuszową 20-letnią tablicą, ale też bardzo dobra okazja, żeby powiedzieć o tym, że nasze miasta, miasto Bieszyc, ale również miasto Jerzoniów bardzo dobrze współpracuje z naszymi czeskimi partnerami. I ze strony Bieszyc jest z nami delegacja Bogusławic i Nowej Paki, którą serdecznie witam i bardzo dziękuję, że zechciało im się przyjść tutaj właśnie na szczyt Wielkiej Sowy. Ze strony Jerzoniowa, któremu zaraz oddam głos, miasto Lanczno i pan starosta, który również jest z nami. To bardzo ważne wydarzenie, ponieważ gdyby nie ta współpraca transgraniczna, gdyby nie współpraca polsko-czeska, nie bylibyśmy w stanie realizować wielu fantastycznych projektów, które zostają w naszych miastach, ale też, które zostają w sercach naszych mieszkańców. Szanowni Państwo, za chwilę poprosimy Was już do oficjalnego, tradycyjnego przyjęcia wstęgi, ale teraz pozwólcie, że wspomnimy tę tablicę i oprócz tych pięknych słówek tej rodziny, słówek, które już mamy na Wielkiej Sowie, pojawi się kolejny symbol, symbol kursowi w postaci zagadki i oczywiście niespodzianki, którą pan Sławek już zdradził, że to jest muflon, ale myślę, że trochę widać, ale zaraz zobaczymy go w okazałości i poznamy twórców również tej rzeźby. Pozwólcie Państwo, że oddam głos panu wiceburmistrzowi Dzierżoniowa, panu Andrzejowi Bolisędze. Ja też przybliżę troszkę tę ideę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witamy na Wielkiej Sowie, witamy mieszkańców Jerzoniowa, całego powiatu, ale bardzo serdecznie witamy naszych gości z naszego miasta Parczewskiego, Lanczną, dla których należą się wielkie brawa. Szanowni Państwo, z nami jest także pan radny Weti, jest to burmistrz miasta Lanczną, między innymi osoba, która ufundowała właśnie tego buflona z okazji 10-lecia Stowarzyszenia Wielka Sowa. 20-lecia, tak, aż te lata szybko lecą. Szanowni Państwo, z Czechami się bardzo dobrze współpracuje. Często rozmawiamy, dyskutujemy. Często jest tak, że jest taki napój zielony, który pozwala nam wiele fantastycznych pomysłów stworzyć i między innymi właśnie dzięki temu, gdy długo rozmawialiśmy, udało się przekonać wszystkich, aby taki buflon na Wielkiej Sowie stanął. Cieszymy się, że wspólnie tutaj z Bieszycami, z Lanczną, wszystkimi miastami w koło jesteśmy częścią tego wspaniałego projektu. Mamy też z nami osoby, które stworzyły tego buflona. Zapraszamy tutaj do nas i oddaję już głos Stowarzyszeniu Wielka Sowa, która przedstawi tutaj osoby, które wyrzeźbiły właśnie nasze miasto partnerskie w Lanczną tego wspaniałego buflona. Dzień dobry Państwu, nazywam się Tomasz Krupski, jestem wiceprezesem Stowarzyszenia Wielka Sowa. Stowarzyszenie Wielka Sowa działa 20 lat. Jest nam niezmiernie miło, że przy okazji rozpoczęcia sezonu turystycznego możemy uczestniczyć razem z panem burmistrzem. Przypadł mi zaszczyt, przedstawię Państwu autorów rzeźby. Bardzo panów poproszę tutaj. Pan Benji Silar junior, pan Benji Silar senior. To są artyści z Lanczną, którzy miesiąc czasu spędzili nad tym, co za chwilę zostanie odsłonięte. I tyle. Odsłaniamy. Szanowni Państwo, my teraz odsłonimy tą rzeźbę. Proszę pana burmistrza, proszę również twórców. Wszyscy pomóżcie mi odsłonić to dzieło. To jest ten moment, na który wszyscy dzisiaj czekaliśmy. Następuje odsłonięcie. Zapraszamy. Szanowni Państwo, jest nieco po godzinie 13:00. Zapowiadałem symboliczne przecięcie wstęgi i tym samym
będziemy to czynili, ale wcześniej jeszcze kilka słów odnośnie honorowego gospodarza i mamy, pani burmistrz, specjalny certyfikat do przekazania honorowemu gospodarzowi wieży widokowej. Proszę to uczynić. Zdecydowanie tak, proszę państwa, co roku w styczniu licytujemy Wielką Sowę. Oddajemy ją na cały rok, a pieniądze są przekazywane na bardzo szczytny cel Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Stało się już taką trochę tradycją, że firma Cooper Standard wylicytowuje co roku tę naszą wieżę, za co bardzo dziękujemy. Na pewno wdzięczne są dzieciaki i wszyscy ci, którzy korzystają z tych pieniędzy. I teraz bardzo symbolicznie chciałabym przekazać klucze do Wielkiej Sowy na kolejny długi rok i zapraszamy oczywiście do licytowania w przyszłym roku. Proszę bardzo. Brawa, brawa, ogromne brawa, tak dziękujemy jest. Dziękujemy bardzo, jest nam bardzo miło, jak co roku staramy się wspierać tutaj Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i jest to bardzo miły gest. Dziękuję jeszcze raz w imieniu całej firmy Cooper Standard Dzierżoniu. Ja w imieniu całego sztabu chciałem podziękować pani burmistrz, całemu urzędowi miasta Pieszyce i firmie Cooper Standard za włączenie się w licytację i wsparcie tak szczytnego celu. Dziękuję bardzo. Jak widać, proszę państwa, ludzi dobrej woli nigdy nie brakuje, a szczególnie tutaj w Górach Sowich, nawet na szczycie Wielkiej Sowy. Szanowni państwo, to co? Może wspólnie odliczymy od 10 do 0, do przecięcia oficjalnej wstęgi. 10, 9... 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sezon 2018 otwarty. Zorganizowaliśmy wspólnie akcję. Nam zależy na tym, żeby było jak najmniej śmieci w naszych lasach. A jako, że są to tereny Nadleśnictwa Świdnica, zaprosiliśmy turystów i zaproponowaliśmy, że w zamian za przyniesione śmieci, czy za butelki jednorazowe, rozdajemy bidony. Także podobnie jak w ubiegłym roku, akcja cieszy się bardzo dużą popularnością, dobrej jakości bidony. Mam nadzieję, że posłużą przez wiele, wiele lat. Te 200 bidonów to chyba rozeszło się w parę minut, sądząc po ilości ludzi tutaj na szczycie. No to prawda. Dzisiejsza pogoda i ten wyjątkowo długi weekend spowodowały, że naprawdę jest zaskakująca liczba osób. Nie jesteśmy w stanie rozdać wszystkim tych bidonów, ale mam nadzieję, że taka popularyzacja i tego myślenia przede wszystkim, myślenia o tym, żeby las pozostawiać czystym, no zaszczepić w turystach tą taką, takie myślenie po prostu i, no i będą dbać, i będą rozglądać się i będą patrzeć, gdzie te śmieci faktycznie można zaoszczędzić. A bierze się chociażby to w taki sposób, że używamy wielokrotnego użytku przedmiotów do przenoszenia chociażby płynów. No my tutaj również weszliśmy od przełęczy w rzeczce na sam szczyt i powiem, chyba pomysł był trafiony, bo wyjątkowo czyste szlaki dzisiaj, ani jednego papierka. A to tak, to chyba ta akcja też się przyczyniła do tego, bo faktycznie dużo osób, które przyszły, wymieniały faktycznie śmieci na bidon i nazbieraliśmy tych śmieci bardzo dużo, więc sądzę, że to po prostu zadziałało. Pod naszym niebem, na naszej ziemi.